Yo, 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 witajcie, Daily Vlog, dzisiaj będzie grany, łapka w górę i oglądamy. Powiem Wam tak, miałam trochę przerwę w rzucaniu Daily Vlogów, w ich nagrywaniu, bo twierdziłam, że moje życie naprawdę jest ostatnio nudne, bo w sumie takie jest, bo nagrywam, sprzątam, tutaj, tam, tu, siam, to takie życie zwyczajne. Ale jak ostatnio obrobiłam tego vloga takiego domowego, to był bardzo fajny, bardzo fajnie mi się go nagrywało i myślę, że dla Was też był fajny. Przynajmniej widziałam to w komentarzach. Także dzisiaj stwierdziłam, że siedzę w domu, ale nagram fajnego vloga, bo będzie fajnie, tak wiem. I jest fajnie, fajnie, cały czas to powtarzam, ale vlog jest, jest pozytywna energia. Nie wiem, co mnie tak naszło, ale kurczę, chcę dziś nagrać to. Już się nie tłumacz, gram Paula, bo mimi. Dobra, jestem pomalowana. Nie wiem, która jest godzina, szczerze. Zaraz Wam pokażę moje pazurki nowe, którymi się jaram, bo ostatnio zaczęłam malować paznokcie. Ktoś w ogóle mi na Instagramie napisał: Paula, wolałam Ciebie kiedyś, jak nie dbałaś aż tak o wygląd. Czy ja teraz dbam tak o wygląd? Myślę, że kiedyś było. Kiedyś bardziej dbam o wygląd. Kiedyś cały czas chodziłam z pomalowanymi paznokciami, w jakichś tam fajnych ciuchach tego. Teraz jestem dresiara albo coś tak trochę niedbale się ubieram. A no to mnie rozbawił ten komentarz. Dobra, nie gadaj, gram Paula, już koniec. Tak, zapraszam do oglądania! Powiem Wam, że ostatnio mam problemy z fokusem tego aparatu. No, że na takich mniejszych odległościach tak, ale na tych dalszych na moją twarz się nie fokusuje. Sprawdzałam przed chwilą. Więc na paznokciach mam Maybelline Superstay 7 Days. Mówiłam ostatnio w ostatnim vlogu o tym lakierze, jest bardzo fajny i mam jeszcze inny kolor, taki miętowy. Ktoś mi napisał, że to jest idealne odwzorowanie Essie, tego Mint Candy Apple. Także polecam Wam go sprawdzić. Ja mam jeszcze miętowy lakier z Inglota. Kiedyś były bardzo popularne te miętowe lakiery i było ciężko dostać, ale on ma takie jednak troszeczkę drobinki, takie perłowe, świecące. I na to topper Golden Rose Jelly Jewels kolor numer, kolor 110, a tu nie powiedziałam, jaki to jest kolor. To jest 615 Mint for... co? Mint for Life. Sorry, jakoś z ręcem się trzęsą. Ogółem nie wstawiałam zdjęcia na Instagrama, bo troszeczkę na skórki powylewane czy coś, ale jeszcze się trochę muszę do wprawy wrócić, bo dawno tych paznokci nie malowałam, ale podoba mi się ten efekt. Zawsze nakładam na palec serdeczny. Tak się nazywa? Ten palec serdeczny, chyba tak. Palec od obrączki, ja tak mówię. Zawsze nakładam jeden toper, ale taką miałam ochotę, żeby zrobić coś takiego fajnego. Jeżeli macie problemy z jakimiś odciskami na paznokciach, że Wam się coś odciska, to na pewno takie topery są lepsze, bo wtedy aż tak coś nie będzie rzucało w oczy. Ale super, bardzo mi się podobają te pazureczki. Słuchajcie, jest jeszcze jedna taka sprawa, a mianowicie dostałam zestaw kosmetyków z MAC-a, ale jest jedno ale, muszę Wam to pokazać. Czekajcie sekundeczkę. Jak się przedstawiają te kosmetyki? Jest to edycja limitowana, która, jak mi się wydaje, nie jest już dostępna. Aczkolwiek w ogóle nie trafione są one w moje kolory, że tak powiem. Zaraz przeniosę je na parapet i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. O, tutaj będzie lepiej, jak tutaj to położę. Dlaczego to pokazuję? Mianowicie chciałam się zapytać, może ktoś chciałby to kupić. Wiem, że no chyba nie można ich teraz dostać i byłby to dosyć fajna rzecz, więc jeżeli ktoś chce kupić któryś z tych kosmetyków albo wszystkie, to zapraszam, żebyście napisali na mojego fanpage'a. Na fanpage'u nazywam się Glam Paula, mość prywatną, więc z chęcią sprzedam po okazyjnej cenie, bo myślę właśnie, że kosmetyki z MAC-a są drogie. Jakbym sprzedawała to w jakimś zestawie albo w ogóle bym to sprzedawała, to po prostu mogłabym wam sprzedać to taniej, bo jak mówię, ja nie będę tego używać, to jest wszystko nowe, nieużywane i z tego co wiem jest niedostępne, więc pokażę Wam tutaj. To jest taki cień z drobinkami. Tutaj pigment, bardzo ładny ten pigment jest naprawdę. No ale no ja takich się nie będę na co dzień malować. Tutaj lakier do paznokci z MAC-a. Wszystkie te kosmetyki są oryginalne, tutaj się nie martwcie. Taka pomadka, zaraz ją otworzę, ona jest w takim ciemnym kolorze. Spójrzcie. Naprawdę bardzo ładne. No i tutaj taki cień w kremie w takim oto kolorze, czy to eyeliner. Zaraz zobaczymy. Możecie tutaj zobaczyć, co tu jest. Także, tak jak mówię, szkoda, żeby te kosmetyki się zmarnowały, żeby leżały, żebym ich nie używała, więc może ktoś zechciałby je zakupić. Odezwijcie się do mnie. Wiecie, co Wam powiem, jak będzie tutaj jakoś szyja albo twarz jaśniejsza, ciemniejsza, to z tego względu, że jest jakoś naprawdę ciemno dzisiaj. I tak pod względem światła naprawdę może to różnie wyglądać, ale zapewniam Was, że podkład jest dobrze dobrany. I byłam przed chwilą na zakupach spożywczych w jakim sklepie. Nie będę mówić, bo o tym wiecie i Wam pokażę tak pokrótce, co kupiłam, bo wiem, że jesteście zawsze zainteresowani. Idziemy do kuchni. Dziura w skarpecie Glam Pauli. Na samym początku
Powiem Wam, że było dużo promocji tutaj. Pomidorki. Chyba były za, w ogóle za 3 zł, takie wielkie opakowanie. Tutaj też w jakiejś dobrej cenie, też za 3 albo za 4 zł. Nektarynki uwielbiam, kocham nektarynki. Brzoskwi nie za bardzo lubię, ale nektarynki uwielbiam, naprawdę. Chlebek orkiszowy, jajuszka do jajecznicy, szczypiorek z tymi dymkami, cebulkami. To zawsze bardzo lubię, bo szczypiorek nakładam na kanapki, a te cebulki dodaję do jajecznicy, to jest bardzo spoko. Polędwica sopocka, serek, soczek pomarańczowy. No i żeby nie było tak zdrowo, to jeszcze zupka i to, o to mi bardzo smakuje. To jest takie pire z ziemniakami, z boczkiem i cebulką, naprawdę jest bardzo dobre. I chipsiki! Powiem Wam, że za te zakupy wyszło mi jakoś 30 zł. Aha, zapomniałam jeszcze pokazać, kupiłam pierogi z mięsem. Takie duże opakowanie z Biedry, właśnie jeszcze nie jadam tych zamrażalnika. No i takie coś bardzo przyziemna sprawa, zmywaki do naczyń. Słuchajcie, w ostatnim vlogu mówiłam o różnych grach i dużo osób mi zaczęło opowiadać o grach z dzieciństwa i ja wspomniałam, że nie mogę znaleźć jednej gry, która mi się przypomniała. Szukałam jej w Google'ach, wszędzie jej szukam i ktoś też pisał na zapytajonet.pl o tą grę się pytał i też ludzie powiedzieli, że to kojarzą, ale nie znają za ciul nazwy. Może jednak ktoś będzie kojarzył, więc ja Wam przeczytam. To jest bardzo dobry opis. Grałam kiedyś bardzo dawno temu w taką grę o takim smoku lub dinozaurze, nie pamiętam. Był zielony i przygody były w różnych częściach miasta. Musiał na przykład znaleźć Yetiego, ubrać Japonkę, znaleźć bandytę, łapać talerze z wieży Eiffla, dokładnie, to pamiętam, łapać talerze z wieży Eiffla i budować mur chiński. Coś było jeszcze z innymi dinozaurami, wydaje mi się, że to była bardzo znana gra, ale kompletnie nie pamiętam jej nazwy. Dokładnie. Może ktoś pamięta, o co chodzi. Pamiętam, że właśnie zrzucali z wieży Eiffla talerze i to się zbierało, te talerze. A i to właśnie było w jakichś miastach różnych. Nie wiem, w jakichś stolicach czy coś takiego. Kurde. Może Wy pamiętacie. Może ktoś mi podpowie. Byłabym naprawdę bardzo wdzięczna, bo no nie mogę sobie zapomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć tego, jak to się nazywało. I mi to męczy, mnie to po prostu już kolejny tydzień. Niestety. Takie są dylematy. Gdy nie zjadło się śniadania, czy jeść śniadanie, czy już obiad. Ale chyba sobie zjem śniadanie. Mam ochotę na takie ładne, ładniutkie kanapiorki, czyli serek, szyneczka, chlebek, a masło trzeba wcześniej wyciągnąć, żeby się dało nim posmarować, tak to będzie twarde. Szczypiorek, pomidorek, myślę, że to będzie fajne, jakąś herbatkę dobrą zrobić. No właśnie, trochę mi się herbat kończy, ale stwierdziłam, że dopiero kupię jakieś nowe herbaty, jak którą z nich zużyję. Mam trochę tu owocowych, tylko żadna mi nie pasuje do kanapek. Może tą czarną z cytryną. Niech ona i będzie. Muszę zrobić porządek w tej szafce i w ogóle patrzę, że dużo rzeczy w ogóle kupiłam, których nie używam. Do robienia jedzonka oglądam nie kawalerowie, chłopaki do wzięcia, znacie to? Na pewno to znacie. I patrzcie na to. To jest mój ulubiony fragment bandziorka. Mój ideał dziewczyny była ładna, zgrabna. Tu. Ładna, zgrabna. Tu. To ja się nie nadaję. Kurde, Jaruś. Ej, wiecie, że ja go widziałam raz z pociągu. No, nie wierzę. Tylko jedną stację jechał, ale Jaruś to jest mój hit. Takiego chłopaka to musiała. Taki chłopak będzie mój. Dobrze, więc mamy tutaj moje jedzonko. Tak jak mówiłam, kanapki z chlebkiem orkiszowym, masełkiem, szyneczką, serkiem, pomidorkiem, szczypiorkiem, wszystko na zdrobnieniu. Bardzo ładnie wygląda. I herbatka taka zwykła, czarna z cytryną w moim kubku z mojego sklepu Glam. Zapraszam Was, możecie zerknąć na moje akcesoria glampaulacapsule.pl. Tak, a talerz z Pepco, wszyscy pytają skąd z Pepco. Pijam sobie. Kurde, oblałam się, soczek pomarańczowy. I przeglądając te nagrania dzisiejsze nagrywki daily vloga, zobaczyłam, że mam ucho czerwone. Ogółem uszy to mam trochę czerwone, ale chcę Wam powiedzieć historię ostatnio, że to ucho może być takie bardziej czerwone z tego względu, że sobie ostatnio to ucho poparzyłam, jak robiłam sobie loki. Masakra, uważajcie. Mówię to dla Was ku przestrodze. Siemanko, to ja z łóżka trochę przymuliłam, powiem Wam. Nie wiem, jak tu... Nie mam tutaj obiektywiku, jak ja to zawsze mówię, podglądu w tym aparacie i tak naprawdę to nie wiem, czy tutaj jestem w tym kadrze, ale powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że nie mam drugiej brody, może się laptopem zasłonię. Siedzę teraz przy komputerze.
oglądam jakieś tam głupotki. Siedziałam przed chwilą jeszcze przy kompie drugim, pograłam trochę w Simsory, a znaczy porobiłam jakieś tam różne ciekawe i nieciekawe rzeczy, bo szykuję fajne nowości na drugi kanał, także bądźcie na bieżąco, gram Paula, możecie zostawić subka. Tak, i to jest moja motywacja, żeby wstać. Bo muszę iść zrobić coś do jedzenia, bo w sumie zjadłem jeszcze jakieś chipsów. I oprócz tego, co jadam na śniadaniu, obiad dzisiaj, to nic nie jadam, więc chyba zrobię tego pierogę. Zjadłabym McDonalda, ale nie chcę mi się wychodzić. Więc pieróg chyba będzie, bo jajecznica to nie, bo jajecznica w moim zwyczaju to jest tylko na śniadanie. Nie jem nigdy jej pod koniec dnia, ani w środku. Kurde mać, jest godzina 21:19, a ja ziewam? No nie może być. Czasem jak sobie nagrywam vlogi w domu, to przeglądam materiały, co w nich gadałam, czy nie gadałam jakiś głupot, ale to już nie zauważam tylko na vlogu, tylko zauważam to na filmach wszystkich, że mówię cały czas, powiem wam tyle. Jak będę tak mówić, to mi napisz się w komentarzu, że Paula, mówisz tak za dużo razy. Znaczy, tego filmu to już nie bierzcie pod uwagę, ale w kolejnych, bo tutaj to będzie dużo razy. Powiem wam tyle. To jest moje nowe powiedzenie. Powiem wam tyle. Dobra, wreszcie zjawiłam się w kuchni i zacznę robić pierogi. Jeżeli ktoś dotrwał do końca tego, znaczy jeszcze nie jest koniec, ale do tego momentu filmu, to dajcie znać, czy tu jesteście dalej. Bo muszę się was zapytać jedną ważną rzecz. Pamiętacie, że ja bardzo Dubaj lubię i bardzo chciałabym tam kiedyś być? Wiecie o tym. Co chciałam powiedzieć w tym momencie? W tym momencie chciałam się was zapytać, czy może znacie jakiś blog, jakiejś osoby, która mieszka w Dubaju, która pisze po polsku lub jakiś kanał na YouTubie. Oczywiście, ja znam kanał Marceliny Marsishan, ale słuchajcie, ona niestety nie nagrywa, albo jak nagrywa, to bardzo, bardzo rzadko. A chciałabym sobie poczytać o tym, popatrzeć jakiś widelec średnio umyty. Bo nie zapowiada się jeszcze, żebym tam pojechała. A jak się nie zapowiada, to chociaż z chęcią bym sobie poczytała, pooglądała. Może bym się chociaż na chwilę poczuła jak na wakacje. Więc dajcie mi znać, czy kojarzycie takie kanały, blogi, coś takiego. W ogóle szukałam jakiegoś serialu albo filmu, gdzie by był nagrywany w Dubaju, ale oczywiście nic tego nie mogę znaleźć. No, pozdrawiam. Jo, zapomniałam się odezwać, słuchajcie. Ale siedziałam 3 godziny przy kompie i budowałam dom w Simsach. Śmiejcie się, śmiejcie. Ktoś mi powiedział, Paula, bo ty się zmieniłaś, bo nagrywasz teraz Simsy. Powiem wam, że ja od zawsze kochałam Simsy. Kto widział poprzedniego vloga, ten wie, że jedynkę kochałam, później w inne tam nie grałam. No takie tam komplikacje życiowe, ale powiem wam, że z wielką przyjemnością nagrywam te filmy. Jaram się tym, to jest w tym momencie moja zajawka. Simsory. Ktoś może się śmiać, ale uwielbiam to robić i szykuję naprawdę fajne projekty. Nie takie zwyczajne rozgrywki, tak żeby nie się działo. Dobra, ja kończę ten odcinek, bo jest po pierwszej w nocy, a jeszcze tak obstawiam, że chyba z 2 godziny jeszcze posiedzę, bo jeszcze mam do wybudowania inny dom i stworzenia jeszcze rodzina, ale już nie będę tej godzinie nagrywać filmów, bo to byłaby porażka. Także dziękuję wam za oglądanie, fajnie się dzisiejszego vloga mi nagrywało. No i łapeczka w górę, jak chcecie więcej vlogów, wtedy będę widziała, że jest dużo łapek, to będę robić kolejne. Dzięki jeszcze raz, pa, pa.